Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu położona jest tuż przy granicy Gdańska i Sopotu. Otoczenie lasów oliwskich oraz bliskość morza stwarzają wspaniały klimat, zachęcając do aktywności fizycznej bez względu na porę roku. Po ponad 50 latach działalności gdańskiej Alma Mater należy do najlepszych uczelni akademickich w Polsce. Rozwija na wysokim poziomie naukę i sport, kształcąc kadry nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i naukowców wielu specjalności nauk o kulturze fizycznej. Moi drodzy, jeżeli nie wiecie, gdzie studiować, nie podjęliście jeszcze tej życiowej decyzji, to w tym momencie wasz wybór stał się prosty. Bardzo serdecznie zapraszam do studiowania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Jedyna uczelnia sportowa nad morzem. Uczelnia nie tylko kształcąca sportowców, bo tych kierunków mamy naprawdę bardzo dużo, bardzo szeroka oferta edukacyjna, a przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wam na studia. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Studia przygotowują do uzyskania tytułu zawodowego licencjata w zakresie wychowania fizycznego, koncentrując się wokół problematyki związanej z motorycznością człowieka. Studenci poznają interdyscyplinarne podejście do zagadnień z zakresu kultury fizycznej oraz specyfikę poszczególnych dyscyplin sportowych na zajęciach z najwyższej klasy profesjonalistami na obiektach uczelni oraz obozach letnim i zimowym. Oprócz tytułu nauczyciela wychowania fizycznego uzyskane uprawnienia pozwalają na wprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz pracę na stanowisku wychowawcy kolonijnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, obiektach sportowych i rekreacyjnych, klubach sportowych i wielu innych miejscach związanych z kulturą fizyczną. W toku studiów studenci zdobywają dodatkowe uprawnienia zawodowe z wybranej przez siebie specjalizacji. Studia na tym kierunku kierowane są przede wszystkim do osób, które chcą połączyć karierę sportową ze zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu różnych aspektów funkcjonowania sportu. Student poznaje najnowsze trendy szkoleniowe, zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie teorii i praktyki treningu wybranego sportu. W ramach kierunku student wybiera jedną ze znajdujących się w ofercie uczelni specjalności trenerskich w sportach olimpijskich. Absolwent otrzymuje dyplom trenera sportu w wybranej dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności. Studia na kierunku fizjoterapia koncentrują się na zagadnieniach związanych z nauką o zdrowiu, medycyną i naukami o kulturze fizycznej w zakresie uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Student zapoznaje się z podstawami nauk medycznych i społecznych, nabywa umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii, fizjoterapii ogólnej i klinicznej, uczestniczy w praktykach zawodowych. Studia na kierunku turystyka i hotelarstwo to idealny wybór dla osób, które chcą podjąć pracę na rzecz obsługi ruchu turystycznego zarówno w sektorze prywatnym, jak i samorządowym. W ramach kierunku absolwenci uzyskują kompetencje do umiejętnego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi w zakresie promocji i sprzedaży usług hotelarskich oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w przestrzeni turystyczno-hotelarskiej. Absolwenci tych studiów zdobędą kwalifikacje w zakresie bezpośredniej obsługi uczestników ruchu turystycznego w roli pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz w zakresie umiejętnego posługiwania się językami obcymi. To studia związane z optymalizacją ludzkiego zdrowia oraz podnoszeniem poziomu jakości życia w aspektach fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Rolą terapeuty zajęciowego jest wsparcie w procesie samorealizacji, twórczego spełniania się, odkrywania potencjałów i poczucia satysfakcji zaspokojanych potrzeb. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowego licencjata w zakresie terapii zajęciowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom może współpracować z wieloma jednostkami, które mają za zadanie wspierać osoby niesamodzielne czy potrzebujące wsparcia. Studia na tym kierunku koncentrują się na zdobywaniu wiedzy z zakresu diagnostyki sportowej, kształtowaniu umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych oraz analizie i interpretacji danych pozyskanych dzięki użyciu specjalistycznej aparatury wykorzystywanej w sporcie. Diagnostyka sportowa to niezwykle ciekawa, prężnie rozwijająca się dziedzina nauk o kulturze fizycznej, dająca możliwość podjęcia pracy w ściśle wyspecjalizowanych ośrodkach. W
absolwenci kierunku sprawność fizyczna w siłach specjalnych zostaną gruntownie przygotowani psychofizycznie do przejścia procesu kwalifikacji, a następnie do służby w jednostkach sił specjalnych lub innych formacjach mundurowych. Połączenie klasycznej wiedzy akademickiej oraz umiejętności praktycznych będzie wyróżniać ich spośród absolwentów zbliżonych kierunków pod względem wszechstronnego przygotowania fizycznego. Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu wychowania fizycznego i będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w formacjach mundurowych. Podczas studiów uzyska także umiejętności w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności w sportach proobronnych, takich jak strzelectwo, sporty walki i survival. Absolwenci kończąc kierunek trener personalny fitness zdobywają umiejętność pracy z klientem indywidualnym oraz prowadzenia zajęć grupowych z ludźmi w różnym wieku o odmiennej sprawności fizycznej w sposób bezpieczny i efektywny. Holistyczne podejście do treningów, wykorzystując wiedzę z zakresu diagnozowania, programowania, kontroli wspartą umiejętnościami pracy na nowoczesnym sprzęcie, otwiera drzwi do pracy w klubach fitness, na siłowniach, hotelach, ośrodkach spa, a dodatkowo stwarza możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Wyjątkowym atutem kierunku jest zdobycie legitymacji instruktorskich z wybranych dwóch specjalizacji. Po drugim roku student uzyskuje pierwsze uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy już podczas studiów, a po trzecim roku otrzymuje kolejne uprawnienia zawodowe. Do wyboru studenci mają ciekawe specjalizacje pozwalające na rozwijanie pasji i kreowanie własnej ścieżki zawodowej. Studia na kosmetologii koncentrują się wokół zagadnień związanych z kosmetologią pielęgnacyjną, upiększającą oraz leczniczą. Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie dermatologii i diagnostyki skóry. Kierunek wyróżnia się dużą liczbą zajęć praktycznych w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. Student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie kosmetologii, co pozwala na rozwój kariery oraz otwiera możliwość podjęcia pracy w wielu firmach związanych z branżą beauty. Kosmetolog to zawód z przyszłością. Dietetyka w sporcie i rekreacji to studia dla osób, które chcą przygotować do wykonywania zawodu dietetyka sportowego. W programie studiów zostały zaplanowane zajęcia w pracowni gastronomicznej, podczas których student pod okiem masterchefów nauczy się komponować posiłki z różnych kuchni świata oraz pozna zasady poprawnego przygotowania potraw wchodzących w skład różnych rodzajów diet. Praca na programie żywieniowym, realizowana w szerokim zakresie godzinowym, zapewni umiejętność sprawnego planowania diet dla osób zdrowych i chorych, a w szczególności trenujących rekreacyjnie i wyczynowo różne dyscypliny sportu. Studia aktywność fizyczna i terapia środowiskowa są kierunkiem interdyscyplinarnym odpowiadającym na szeroko rozumiane zapotrzebowanie społeczne i przygotowują do nowego zawodu w opiece psychiatrycznej, terapeuty środowiskowego. Studenci nabywają kompetencji związanych z współdziałaniem w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez realizowanie działań terapeutyczno-sportowych oraz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej. Absolwent może ubiegać się o certyfikat specjalisty lub terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Studia na kierunku zarządzanie w sporcie to świetny wybór dla osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę w branży sportowej w obszarze zarządzania organizacjami i zespołami sportowymi, zarządzania infrastrukturą sportową oraz w zakresie organizacji imprez sportowych. To kierunek idealny dla przyszłych menedżerów sportu. Zarejestruj się w systemie IRK. Uzupełnij wyniki matur wraz ze skanami wymaganych dokumentów oraz zdjęciem biometrycznym. Wnieś opłatę rekrutacyjną. Jeśli spełniłeś wymagane warunki, czekaj na listę rankingową wstępnie zakwalifikowanych kandydatów. Jeśli jesteś na liście wstępnie zakwalifikowanych kandydatów, dostarcz oryginały dokumentów w terminie do komisji rekrutacyjnej. Jeśli w terminie dostarczyłeś oryginały wymaganych dokumentów, zostaniesz przyjęty na studia. Do zobaczenia na AWFIS w Gdańsku.